Merkury, Wenus, Ziemia, Mars, Jowisz, Saturn, Uran, Neptun, a kiedyś także Pluton. Był czas, że na tym kończyła się lista znanych nam planet. Dziś wiemy, że jest ich znacznie więcej, a Słońce nie jest jedyną gwiazdą, wokół której je znajdziemy. W tym programie pokażemy sposoby poszukiwania planet pozasłonecznych i poznamy Polaków, którzy zajmują się odkrywaniem tych nowych światów. Zapraszamy na Astronarium. Jak można odnaleźć planety krążące wokół jakiejś odległej gwiazdy? Najłatwiej byłoby je oczywiście zobaczyć, ale to nie takie proste. To zdjęcia przedstawiające planetę krążącą wokół gwiazdy Beta Pictoris. Pierwszą, którą udało się zaobserwować w sposób bezpośredni. To ten mały punkt pojawiający się raz po jednej, raz po drugiej stronie. Problem w tym, że aby uzyskać taki obraz potrzebne są najpotężniejsze teleskopy na Ziemi, a i tak jest to możliwe tylko w nielicznych przypadkach. Światło gwiazdy trzeba zasłonić, a planeta musi się znajdować dostatecznie daleko i być wystarczająco duża. Zazwyczaj planety, które tylko odbijają światło gwiazd, giną jednak w ich oślepiającym blasku i nie zobaczymy ich nawet przez największe teleskopy. Jak zatem znaleźć coś, czego nie widać? Astronomowie znaleźli na to sposoby i stało się to w dużej mierze naszą polską specjalnością. Sprawdźmy zatem, jak udaje się odszukać te nowe, obce światy. Poszukiwanie planet odkrytych przez Polaków zabiera nas na jałową ziemię pustyni Atacama. To skaliste odludzie samo w sobie wygląda jak krajobraz z innej planety. Ale nie to nas tu sprowadza. Pustynia Atacama to miejsce, gdzie znajduje się teleskop projektu OGLE, wyjątkowego przedsięwzięcia polskich astronomów z Uniwersytetu Warszawskiego. Projekt OGLE, czyli eksperyment soczewkowania grawitacyjnego, powstał z myślą o poszukiwaniu ciemnej materii. Teleskop na pustyni Atacama miał wykrywać zjawiska polegające na skupieniu światła pod wpływem grawitacji masywnych, choć niewidocznych obiektów, tak zwane mikrosoczewki grawitacyjne. Okazało się jednak, że ta sama aparatura pozwala odnaleźć także inne, niewidoczne inaczej obiekty. Dzięki zastosowaniu dwóch przełomowych metod projekt OGLE pozwolił na rozpoczęcie poszukiwań zupełnie nowych, pozasłonecznych planet. Jako pierwsi zastosowaliśmy te właśnie metody do odkrywania planet pozasłonecznych. Jedna z tych metod to tak zwana metoda tranzytów, kiedy obserwujemy dużą liczbę gwiazd w nadziei, że między nami a tą jedną z tych gwiazd przejdzie sobie ciemny, niewielki obiekt i przesłoni część tarczy gwiazdy. Planety są zwykle małe w porównaniu ze swoimi gwiazdami, dlatego to przesłonięcie, taka planeta potrafi przesłonić zaledwie niewielki procent powierzchni gwiazdy i o taki sam procent powinna spaść jasność gwiazdy. I rzeczywiście takie obiekty, takie planety wykryliśmy jako pierwsi na świecie tą metodą, metodą tranzytów. A druga metoda to jest metoda mikrosoczewkowania grawitacyjnego. Otóż metoda ta polega na tym, że szukamy soczewek grawitacyjnych, które zachowują się troszkę inaczej niż typowe soczewki, mikrosoczewki grawitacyjne.
które mają pewne anomalie. I te anomalie mogą wynikać z tego, że obiektem, który skupia promienie światła, jest nie pojedyncza gwiazda czy pojedynczy obiekt, ale jest to na przykład gwiazda i planeta. I to jest właśnie metoda, dzięki dokładnej później analizie takich mikrosoczewek grawitacyjnych, można wyciągnąć wnioski na temat, jaka jest masa takiej planety, jaka jest jej odległość od gwiazdy, która soczewkuje. Astronomowie z projektu OGLE pod przewodnictwem profesora Andrzeja Udalskiego wykorzystali unikatowe możliwości, jakie daje skonstruowana przez nich aparatura. Teleskop w Chile pozwala obserwować równocześnie setki tysięcy gwiazd. Dla każdej z nich OGLE precyzyjnie mierzy jasność. I to właśnie zmiany jasności są kluczem do wyszukiwania tych gwiazd, którym mogą towarzyszyć planety. Jeśli dochodzi do mikrosoczewkowania grawitacyjnego wywołanego przez gwiazdę z planetą, źródło światła na moment jaśnieje w bardzo charakterystyczny sposób. Obserwujemy jakby podwójne soczewkowanie. Z kolei w przypadku tranzytu blask gwiazdy w momencie przejścia planety nieznacznie przygasa. To właśnie te subtelne zmiany mogą wskazywać, że gwiazda, na którą patrzymy, ma towarzysza w postaci planety. Dzięki wykorzystaniu tych zjawisk projekt OGLE dostarczył wielu przełomowych odkryć, a pula odnalezionych przy jego pomocy planet pozasłonecznych ciągle się powiększa. W sumie mamy już na swoim koncie kilkadziesiąt planet pozasłonecznych, w tym takie ciekawostki jak na przykład pierwsza planeta skalista odkryta wokół zwykłej gwiazdy. Odkryliśmy na przykład taką kopię, ale pomniejszoną dwukrotnie kopię Układu Słonecznego z Jowiszem i Saturnem w odpowiednich miejscach, tylko że dwa razy bliżej swojej macierzystej gwiazdy. Odkryliśmy też jako pierwsi planety swobodne, planety, które nie mają swojej gwiazdy, które prawdopodobnie zostały wystrzelone ze swoich układów planetarnych w wyniku oddziaływań grawitacyjnych z innymi ciałami. Odkryliśmy również niedawno planety w układach podwójnych. Także no, projekt OGLE w tej chwili jest jednym z największych, najciekawszych tego typu projektów na świecie. O ile OGLE od początku miało szukać soczewek grawitacyjnych, o tyle poszukiwanie planet metodą tranzytów stało się możliwe dzięki temu, że teleskop na pustyni Atacama śledzi miliony różnych gwiazd, szukając zmian w ich blasku. Nie jest jednak łatwo stwierdzić, za które z obserwowanych zaćmień są odpowiedzialne właśnie planety. Profesor Maciej Konacki z Centrum Astronomicznego imienia Mikołaja Kopernika w Toruniu był naukowcem, który poddał weryfikacji dane z projektu OGLE i zdołał potwierdzić istnienie pierwszych odkrytych w ten sposób planet. Projekt OGLE w istocie dostarcza nie planety, ale kandydatki na planety, ponieważ istnieje szereg zjawisk, które potrafią udawać krzywe blasku, takie jakie daje tranzytująca planeta. Co to może być na przykład? Na przykład duża gwiazda i mała gwiazda może w sprzyjających warunkach dać krzywą blasku, która wygląda jak tranzyt. Lub jeszcze coś innego, na przykład trzy gwiazdy, jeżeli mamy układ potrójny, czy to fizycznie potrójny, czy tak zwaną blendę, to znaczy na jednej linii obserwatora jest jasna gwiazda, a jeszcze potem jest układ zaćmieniowy, to obecność jasnego trzeciego światła spłyca zaćmienia układu podwójnego i generuje nam krzywą blasku, która może być zbliżona do tranzytującej planety. Co w takim razie trzeba było zrobić, żeby potwierdzić, czy te obiekty wskazane przez OGLE to rzeczywiście są pozasłoneczne planety, czy być może coś innego? Potrzebna była kilkukrokowa spektroskopia, poczynając od niskiej do średniej i do wysokiej rozdzielczości. Te trzy kroki pozwalają nam na odrzucenie najbardziej oczywistych przypadków nieplanetarnych, mniej oczywistych i na koniec zostaje się z maleńką pulą potencjalnych faktycznie gwiazd z planetami. I do tego celu potrzebny był duży teleskop, ponieważ kandydatki OGLE były bardzo słabe. I ponieważ ja w tym czasie już zaczynałem się zajmować spektroskopią, pracowałem na Caltechu, miałem dostęp do KK1 i do spektrografu HiRes. I długie, półgodzinne obserwacje 10-metrowym teleskopem pozwoliły ostatecznie odkryć dwie tranzytujące planety spośród puli bodajże 50.
Wykorzystana tu spektroskopia to w istocie kolejna odrębna metoda pozwalająca na poszukiwanie pozasłonecznych planet. Opiera się ona na tzw. prędkościach radialnych. To niewielkie ruchy gwiazd spowodowane przez grawitację orbitujących planet. Gwiazda przyciąga planety, utrzymując je na orbicie, ale planety także przyciągają gwiazdę do siebie. W efekcie nieznacznie przemieszcza się ona to w jedną, to w drugą stronę, w miarę ruchu planety po orbicie. Profesor Andrzej Niedzielski z Centrum Astronomii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika zajmuje się poszukiwaniem planet właśnie metodą prędkości radialnych. Spotykamy się z nim pod kopułą historycznego astrografu Drapera, prototypu astronomicznego spektrografu, by zrozumieć, jak można zmierzyć ruch gwiazd spowodowany przyciąganiem planet. Mamy tu ze sobą jabłko i pryzmat. Jak może nam to pomóc zrozumieć istotę tego, co robicie w swoich badaniach? Faktycznie to, co obserwujemy, to oddziaływanie grawitacyjne między gwiazdą a planetą. Nie widzimy planety, widzimy jedynie ruch gwiazdy spowodowany istnieniem planety. A to nic innego jak grawitacja, czyli efekt, który po raz pierwszy, efekt, czy raczej zjawisko, które po raz pierwszy we właściwy sposób zinterpretował Isaac Newton, podobno leżąc pod drzewem, wtedy, gdy spadło na niego, takie jabłko. Wtedy uświadomił sobie, że prawdopodobnie ruch Księżyca po orbicie wokół Ziemi jest spowodowany tą samą siłą, która spowodowała, że spadło na jego głowę jabłko. Tak, dokładnie. Także grawitacja po pierwsze. Po drugie, wykorzystujemy specyficzne właściwości światła, a mianowicie rozszczepiamy światło białe, które zazwyczaj dostrzegamy gołym okiem, na całe widmo, jak mówimy, barw. Do tego służy takie urządzenie, które również jako pierwszy zastosował Isaac Newton, najprostszy możliwy spektrograf, czyli pryzmat. Patrząc przez ten pryzmat na wiązkę białego światła, możemy z drugiej strony zobaczyć całe widmo, jak mówimy, czyli wszystkie kolory tęczy. I właśnie to jest widmo, to jest rodzaj widma astronomicznego, które badamy. I co zobaczymy, patrząc na przykład na takie jabłko? No, zobaczymy to jabłko w kilku kolorach. Zobaczymy z jednej strony jabłko bardziej niebieskie, z drugiej strony bardziej czerwone. To jest dokładnie widmo białego światła, w tym przypadku rozproszonego, pochodzącego od Słońca. Jak te kolory mówią Wam o tym, że gwiazda się porusza i że gdzieś może być w związku z tym wokół niej krążąca planeta? Same kolory jeszcze nam tego nie mówią. Z tego, jak wygląda rozkład kolorów w widmie gwiazdy, możemy wywnioskować, jaką ona ma temperaturę. Natomiast, aby znajdować planety, potrzebujemy to widmo zarejestrować ze znacznie większą dokładnością niż w przypadku takiego pryzmatu, wykorzystując urządzenie, które nazywa się spektrometrem. I wtedy obserwujemy poza różnymi kolorami również linie widmowe, wąskie struktury w widmie gwiazdy, które mówią nam o obecności przeróżnych pierwiastków. Zmiana położenia tych linii spowodowana grawitacją, ale również efektem znanym ze szkoły jako efekt Dopplera, przesunięcie linii widmowych właśnie w wyniku ruchu gwiazdy, daje nam informację o planetach. To jest ten sam efekt, który odpowiada za to, że kiedy na przykład samochód gdzieś z daleka się do nas zbliża, to ten dźwięk, który dochodzi do nas, jego na przykład silnika, zmienia swoją wysokość. Dokładnie ten sam efekt. I ten sam efekt działa na światło gwiazdy, które obserwujemy. Tak jest, dokładnie ten sam efekt. Efekt Dopplera wykorzystujemy w pomiarach prędkości gwiazd. Kiedy gwiazda oddala się od Ziemi, jej widmo przesuwa się nieznacznie ku czerwieni. Gdy się przybliża, przesunięcie zmienia się z czerwonego na niebieskie. Różnice są minimalne. Tak jak minimalny jest ruch, który je powoduje. Ale najbardziej precyzyjne spektrografy, tak jak należące do Europejskiego Obserwatorium Południowego HARPS, pozwalają je wykryć. Astronomowie mogą na tej podstawie obliczyć, o ile dokładnie przemieszcza się gwiazda. A dzięki temu stwierdzić, jak musi wyglądać planeta, której przyciąganie wywołuje takie ruchy. Takie badania razem z Andrzejem Niedzielskim prowadzi także profesor Aleksander Wolszczan, odkrywca pierwszych planet pozasłonecznych. Zespół polskich i amerykańskich astronomów wspólnie poszukuje odpowiedzi na pytania o to, jak może wyglądać przyszłość naszego Układu Słonecznego. Poszukujemy planet wokół gwiazd, które już wyewoluowały z tak zwanego ciągu głównego i
stają się, czy stały się już czerwonymi olbrzymami. Nasze Słońce to czeka za mniej więcej 5 miliardów lat i jest pytanie, co się wtedy dzieje, jaki los czeka planety i układy planetarne, jak ich gwiazdy zaczynają umierać. Czyli to jest też pytanie o to, jaki los w odległej przyszłości czeka Ziemię. Absolutnie, absolutnie. I to jest bardzo, bardzo interesujące i to umotywowało nas do tego, żeby szukać planet właśnie tam. Jest kilka grup na świecie, które się tym zajmują. Nasza właściwie jest chyba największa w sensie ilości gwiazd, które przeszukujemy i no, ilości planet, które już odkryliśmy. I wychodzą z tego bardzo interesujące rzeczy. Na przykład widać wyraźnie, że planety, które są bliskie tym ewoluującym gwiazdom, są przez nie połykane. Wyraźnie widać istnienie takiej strefy unikanej przez planety blisko swoich gwiazd, mniej więcej do połowy odległości pomiędzy Słońcem a Ziemią. Tam prawie nic nie ma. Nie całkiem, nie w ogóle, ale prawie nic nie ma. A to właśnie dlatego, znaczy najprostszy sposób, żeby to sobie wytłumaczyć, to jest po prostu to, że siły przepływowe działające między planetami, bliskimi planetami, a gwiazdą, powodują, że ona po takiej spiralce zawęża swoją orbitę, aż w końcu ląduje w swojej gwieździe. Także to są takie różne bardzo ciekawe pytania, na które warto również znaleźć odpowiedź. Co dzieje się w dłuższej skali czasowej z planetami i układami planetarnymi w wyniku ewolucji ich gwiazd macierzystych. I to my robimy, idzie nam całkiem dobrze. Nasze Słońce znajduje się w tej chwili w fazie spokojnego palenia wodoru, jak to ładnie się mówi, i jest gwiazdą stosunkowo nieaktywną. Natomiast za parę miliardów lat te zapasy wodoru wyczerpią się i wtedy Słońce z jednej strony będzie się kurczyło w centrum, próbując rozpalić hel, natomiast zewnętrzne warstwy gwiazdy zaczną się bardzo mocno rozszerzać. Powoli nasze Słońce będzie połykało kolejne planety w naszym Układzie Słonecznym, Merkurego, Wenus, być może Ziemię. I takie zaawansowane w wieku układy planetarne to nasz główny przedmiot zainteresowania. Projekt rozpoczęliśmy od obserwacji teleskopem Hobby Eberly w Teksasie. To jest potężne urządzenie, teleskop o średnicy ponad 9 metrów. I tym teleskopem obserwowaliśmy przez ponad 10 lat. I właściwie od tego narzędzia nasz projekt się rozpoczął. Z czasem rozpoczęliśmy również obserwacje innymi narzędziami. W tej chwili najciekawszych wyników dostarcza nam teleskop włoski, Telescopio Nazionale Galileo, znajdujący się na Wyspach Kanaryjskich, na którym wykorzystujemy spektrograf szwajcarsko-amerykański. Próbujemy wybiec w przyszłość, zobaczyć, co czeka nasz układ planetarny, jak ewoluują inne układy planetarne w funkcji wieku swojej własnej gwiazdy i patrzymy, co w tych układach się dzieje, obserwujemy zupełnie nowe zjawiska. Podczas gdy jedni próbują spojrzeć w przyszłość Układu Słonecznego, inni szukają planet rodem z fantastyki naukowej, światów, gdzie na niebie zamiast jednego Słońca ujrzeliśmy dwa. Szukanie planet w układach gwiazd podwójnych to cel projektu Solaris, najnowszego dzieła profesora Macieja Konackiego. Solaris to sieć teleskopów rozsianych po 4 kontynentach. Co ciekawe, pomysł na aparaturę stworzoną akurat w tym celu zrodził się po ogłoszeniu odkrycia planety znajdującej się w potrójnym układzie gwiazd. Problem w tym, że nigdy jej tam nie było. Pomysł na poszukiwanie planet w takich układach wziął się z tego, że ponieważ separacja jest na tyle duża, to będę miał też szansę na szukanie nie tylko planet około podwójnych, ale też planet wokół jednego ze składników takiego niezbyt ciasnego układu podwójnego. Ale to też spowodowało problemy techniczne. Okazuje się, że w takich sytuacjach, jak to się sklei, połączy się tego typu obiekt ze spektrografem szczelinowym, możemy mieć do czynienia z efektami sztucznymi, które w określonych warunkach mogą generować sygnał planetarny. I to jest ta przygoda z tym potrójnym układem, który najpierw miał planetę, później się okazało, że jej nie ma. Projekt Solaris to rozwiązanie tego typu problemów.
Automatyczne teleskopy mają jednoznacznie pokazać najbardziej niezwykłe układy planet, jakie potrafimy sobie wyobrazić. Nazwa pochodzi od powieści Stanisława Lema, który, jestem gotów zaryzykować twierdzenie, był pierwszym, który wymyślił w popkulturze planetę obiegającą układ gwiazd podwójnych. Projekt jest prowadzony dwutorowo poprzez spektroskopię, gdzie używamy techniki, którą opracowałem jakiś czas temu, która pozwala precyzyjnie mierzyć prędkości obu składników gwiazd podwójnych. To jest o tyle nowe, że typowo obserwuje się gwiazdy pojedyncze spektroskopowo i mierzy się precyzyjnie prędkości. My natomiast robimy to dobrze dla obu składników gwiazd podwójnych. A druga noga tego projektu to jest projekt fotometryczny. To są cztery zrobotyzowane teleskopy, dwa w Afryce, jeden w Argentynie i jeden w Australii. I one zajmują się precyzyjną fotometrią zaćmieniowych układów podwójnych, które wykorzystywane są jako zegary. To znaczy, jeżeli taki zaćmieniowy układ gwiazd podwójnych ma planetę około podwójną, to jej obecność będzie powodowała periodyczne zmiany w momentach zaćmień. To jest stara technika, to jest stary pomysł, ale żeby on był realizowalny, potrzebna jest sieć teleskopów, bo inaczej obserwowanie, szukanie takich planet na zasadzie aplikowania o czas na jakimś teleskopie jest po prostu kompletnie niewydajne. Projekt Solaris to nadzieja na kolejne niezwykłe odkrycia. Poszukiwania pozasłonecznych planet nieustannie trwają jednak na całym świecie. Jak dotąd, najwięcej udało się odkryć przy pomocy wyniesionego na orbitę w 2009 roku teleskopu Keplera. Co ciekawe, wykorzystuje on metodę tranzytów, a więc tę samą, którą po raz pierwszy z sukcesem zastosowano w polskim projekcie OGLE. Dzięki wysiłkom astronomów na całym świecie znamy już kilka tysięcy pozasłonecznych planet. Oprócz podobnych do tych, które znamy z Układu Słonecznego, odkrywamy też zupełnie obce nam światy – gorące jowisze, gazowe karły czy masywne superziemie. Wszystkie one pokazują, że Wszechświat kryje znacznie więcej, niż sobie dotąd wyobrażaliśmy. To niesamowite, że jeszcze ćwierć wieku temu znaliśmy tylko planety w Układzie Słonecznym, a dziś wiemy o tysiącach innych krążących wokół najróżniejszych gwiazd. Każde kolejne odkrycie przybliża nas także do odpowiedzi na pytanie, czy gdzieś wśród tych światów istnieje druga Ziemia. I kto wie, może to właśnie Polacy zdołają ją odszukać. Jeśli tak się stanie, opowiemy o tym oczywiście w Astronarium. Na dziś jednak kończymy. Jak zwykle zachęcam do dyskusji na naszych stronach internetowych. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.